Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości ojca Pio i całej tej reszty, która pomaga aniołom w galaktykach, na różnych ziemiach i na naszej ziemi, pomagają nam się wyzwolić spod dzikiej materii, którą sami stworzyli, ponieważ Bóg nie stworzył bubla, a cały kosmos, planety to jeden wielki bubel, gdzie wszyscy, jak zawsze to podkreślam, umierają, a wcześniej chorują. Więc to jest bubel. Więc to, co mówi Biblia, Stary Testament zwłaszcza, że Bóg w 7 dni to stworzył. Taką ciemnotę wciskali. Dzisiaj troszkę to już inaczej tłumaczą, że to jest pewna przenośnia, tak jak Tusk robi pewną przenośnię, że obiecywał 100 konkretów i to tylko przenośnia. Tak samo zrobiła Biblia, że to niby była prawda. 7 dni powstał świat, wody, światło i te inne rzeczy. Bzdury kompletne. Tak samo jak i tutaj. Więc w takim momencie jesteśmy, przynajmniej niektórzy, którzy w momencie, w którym powinniśmy już myśleć, myśleć głębiej. I z tego powodu przeczytam wam wiersz, który kiedyś napisałem. Puste i znakomite ja. Dostrzegam losów błyskawice wychodzące spod młotów cierpienia. Zbadać nie można, lecz wyczuć możliwe głębiny przedwieczne. I choć padam co dnia, znużony wieczorem, wiem, że jestem nieśmiertelny. Pomijam wszystko, własną dziwaczność i wiedzę, w największym spokoju, z prostotą bez cech, bez atrybutów, czuję istnienie samo. Wzdychałem, krzyczałem, modliłem się. Przyszedł On. Wydawało się, że wyłem w próżnię, lecz w logiczność powiązało się me życie. Dziś ja to puste i zarazem najznakomitsze słowo. Jesteśmy duszami i zawsze będziemy mieli w sobie indywidualność. I pytałem ojca Pio o to właśnie, czy w niebie też jest indywiduum. Opowiedział, że tak. Że każdy jest inny, każdy jest z osobną wolnością, osobnym potencjałem szczęścia i nawzajem wszyscy się szukają, spotykają i zadają sobie szczęście. Na tym polega niebo, na chceniu, na pragnieniach. Trzeba pragnąć, jak najwięcej pragnąć, ale nie tego świata. Tego świata o tyle, o ile, bo tutaj się nie spełniają marzenia, tylko troszeczkę. No ale jak się spełnią, to i tak się to wszystko później rozleci. Wcześniej czy później. Więc musimy mieć marzenia transcendentne, wyższe, sięgające nieba i Królestwa Niebieskiego. Takie nam są potrzebne marzenia i wielkie myśli. Bo musimy pragnąć czegoś wielkiego, a nie byle jakości, czyli kosmosu. Kosmos to jest byle jakość. Wszyscy już się o tym przekonują. Nie od razu. Dzieci młode, małe, jak się rozwijają, no to krążą wokół tej materii, cieszą się, bawią się beztrosko. To też jest piękne, bo Jezus też kiedyś powiedział, jeśli się nie staniecie jako te dzieci, to nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Więc jest coś w dziecku pięknego, ale zarazem jest coś, co powoduje, że się rozwija to dziecko i potem zaczyna myśleć i zauważa świat. Zauważa wulkany, powodzie,
katastrofy, widzi, że coś jest nie tak z tym światem, że jako dziecko pod opieką rodziców świetnie się czułem, bawiłem się, a teraz jest inaczej. I teraz zadaję pytanie, dlaczego? I takie pytanie, dlaczego, są konkretne i potrzebne. Natomiast pytanie, dlaczego jest Bóg, no to jest pycha. Bo tego nikt nie wie, nikt się nie dowie, nawet aniołowie w niebie tego nie wiedzą. Więc to sobie raczej odpuśćmy. Bo to jest czysta filozofia i demagogia. Kto ma dzisiaj urodziny, imieniny, to wszystkiego najlepszego, jakieś rocznice. Dzisiaj jest rocznica śmierci pani Krystyny. Od ojca Pio, przez który rozmawialiśmy właśnie, w 2015 zmarła. Ponad 50 lat była aktywna i były rozmowy przez nią, z ojcem Pio. Ja rozmawiałem z ojcem Pio, jak już ojciec Pio nie żył, bo on zmarł w 68, a ja zacząłem rozmawiać gdzieś tak koło 80 roku. Więc już ojciec Pio nie żył. Natomiast pani Krysia żyła już wcześniej i rozmowy były nawet wtedy, kiedy ojciec Pio żył i działał w San Giovanni Rotondo, a jednak przychodził na rozmowy tutaj do Nowej Huty. To jest niesamowite. Kiedyś ojca spytałem, jak to jest możliwe, że tu i tu był, a ojciec mi odpowiedział, że dusza potrafi się rozszczepić, być w kilku miejscach jednocześnie i działać. Ale to jest świadomość, świadome działanie, nie takie, że nie wiesz, co się dzieje z tobą, że tu na przykład mówię, a gdzieś tam działam. To jest nieprawda, to są mrzonki ezoteryczne. Niektórzy to gdzieś tam czytałem, że właśnie tak mówią, że część jest z nas tutaj, część tam, część gdzie indziej, bzdury. Wszystko jest świadomością i wolnością, musimy być świadomi tego, co robimy. Tak powymyśleć sobie jakieś teorie spiskowe i inne niedorzeczne rzeczy, to każdy może. Więc wspominamy dzisiaj wszystkich, panią Krysię również. Ona już jest w niebie, także nie ma co się martwić. I w 1609 roku, przy okazji tu mówię, urodził się Jan Kazimierz, król Polski. Kazimierz Królewicz przychodził na rozmowy też. Miał wielkie nabożeństwo do Maryi. Przychodził na rozmowy i mówił mi, żebym wspomniał o nim w moich pismach, więc wspomniałem. Dzisiaj Zachariasza, Katarzyny, Bogusława, Benventura, Baldwida, Bazylego, Oktawiana i myśli świętej Teresy, Jana od Krzyża, którzy też schodzili na rozmowy do mnie przez ojca Pio w Nowej Hucie, przez panią Krysię właśnie. Teresa, tyś zawsze niewidoczny, nie mogę ujrzeć cię i serca krzyk się wznosi, ja, Panie, umrzeć chcę. Tak tęskniła, takie miała wielkie pragnienie, że chciała umrzeć, żeby tylko zobaczyć swojego oblubieńca, czyli Jezusa. Ale też ona wszystkiego nie mogła wiedzieć, dlatego mówię, że to była taka idea, wszystko pod Jezusa, nie? I musiała tak pisać i mówić, Jan od Krzyża to samo, bo nie było innej opcji w kościele, inaczej stos. I tak chcieli Teresę i Jana spalić na stosie za te nowatorskie myśli. No ale potem to wszystko poprawiono i już zostało tak, jak jest. W niebie mamy wszystko, całe niebo do dyspozycji, nie tylko Jezusa. Takich Jezusów to tam miliony są. Jezus to jest tylko aniołem, nic więcej. I sobie jest w niebie. Teraz to nie wiadomo, może jest gdzieś znowu się urodził. Tak jak niektórzy się rodzą na różnych planetach, żeby pomagać. Fula Horak o tym też mówiła, że Jezus żył na wielu planetach już. Jana od Krzyża jeszcze. O, jak łagodnie i miłośnie budzisz się, miły, w głębi tona mego, gdzie sam ukryty przebywasz rozkosznie, a słodkim
tchnieniem oddechu Twego pełnego skarbów wieczystych i chwały, jak słodkie znosisz miłości zapały. To niekoniecznie było do Jezusa, ale Jan, jak już mówiłem, pisał takie właśnie pieśni miłości. I tam ujmował płeć żeńską i męską. To dobrze, bo mamy płeć również, ale bo ojca pytałem, czy jest w niebie płeć, a ojciec powiedział, że tak, ale nie w znaczeniu, że tam się rodzą dzieci i tak dalej. Nie, bo tam Bóg stworzył raz aniołów i więcej nic nie stwarzał, więc nie ma tam, jest energia seksualna, tak jak tutaj jest ta energia, po to, żeby grać na strunach miłości. No to kilka myśli jeszcze. Z drugiego tomu tam stoją z tyłu. Na Allegro można kupić jeszcze. Lub w księgarni indygo.pl chyba. Linki są tam pod filmami w razie czego. Na Facebooku też mam te linki. Więc czytam kilka myśli. Siłą szczęścia jest przebywanie w miłości. Polityk powinien posiąść przede wszystkim wiedzę humanitarną, społeczną, nastawioną na pomoc i nią się jedynie kierować. Wówczas będzie popularny i bardzo lubiany. A lubić kogoś oznacza odczuwać szczęście, światłość i chęć do życia. Jeśli ktoś jest zadowolony i szczęśliwy, to chce mu się żyć wiecznie. Wielka jest odpowiedzialność polityczna i moralna. Wzywam przywódców i polityków, którzy mają ogromne narzędzia wpływania na materię i ducha, aby skupili swoją uwagę tylko na jednym, na uszczęśliwianiu bliźniego, a cała reszta związana z prawem, przepisami, konstytucją zrealizuje się automatycznie w sposób prosty i bezkonfliktowy. Ale jak mówią, polityk musi dużo rzeczy brać pod uwagę i wiele się nauczyć, by zrozumieć, że miłość bliźniego jest najważniejszą konstytucją, która musi być ponad wszystkie inne, napisane dla różnych państw czy zakonów. Ta jedna prosta konstytucja zastępuje wszystkie inne i realizuje wszelkie prawo ludzkie, eliminując nadmiar ogłupiających przepisów i ich niekończących się interpretacji. I słowa ojca Pio. Gdy brakuje miłości, i najdoskonalsze prawo można ominąć. I tak robią politycy. Nieraz są dobre prawa, ale i tak je omijają. Różni ludzie, którzy nie są wyedukowani w miłości i w dobrym sumieniu. Dlatego trzeba edukować do ducha, do Boga, żeby każdy mógł myśleć o Bogu. Taką edukację trzeba prowadzić. Jak nie myślisz o Bogu, to myślisz o tej materii, a czymś musisz myśleć. Więc myślisz o tej materii, o tej polityce, o tym świecie, no i się zgubisz. Niestety się zgubisz, dlatego ojciec Pio mówił, że prawie wszyscy tu marnują życie. I żyją ponownie. Aż do momentu, kiedy zaskoczy trybik w głowie, tak mówi się przysłowiowo, i zrozumieją, po co tu żyją, i będą chcieli żyć wiecznie i tylko wiecznie. Ostatni raz tu na ziemi. Polityka to potęga. Polityka to siła uszczęśliwiająca wszystkich. Polityka to właściwie duchowość. Ale za dużo w niej, jak na razie, negatywnej emocji i gry. Trzeba to zmienić. Trzeba spojrzeć na człowieka i wtedy zrozumie się, że polityka to też duchowość i ona skłania nas do tego, aby innym czynić dobrze, dobro czynić. Pokój i dobro. To jest polityka, a to jest duchowość. A wszystkie inne przywary,
jakie się wokół tej polityki dzieją, to wynikają tylko z egoizmu ludzkiego. Z egoizmu danego polityka, danego szefa, premiera. To tylko egoizm, nic więcej. Szukanie wpływów i pochwał. To jest negatywna polityka. Kiedyś spytałem ojca Pio o meteoryty, asteroidy, a jest ich sporo wokół Ziemi. Ojciec Pio powiedział mi, że nie w tym pokoleniu, ale w następnych poczną uderzać w Ziemię. Będzie niebezpiecznie. Astronomowie widzą, które kosmiczne kamienie mogą uderzyć w Ziemię. Jak wiadomo, dziennie spada około tony pyłu kosmicznego. Zdarzają się i małe kamyczki, lecz krążą wokół nas kamienie wielkości stadionu. I co wtedy? O Księżycu powiedział ojciec Pio jeszcze, że jest ludzką ręką przesunięty i że on osłania Ziemię przed różnymi właśnie kamieniami. Zbiera ich na siebie, Księżyc. Dlatego nie uderzają w Ziemię bezpośrednio. Jak weźmiemy lornetkę, to widzimy, ile tam jest kraterów na Księżycu. Nawet jak sobie masz dobrego zooma w aparacie, zbliżysz, to widzisz kratery. To są właśnie uderzenia tych meteorytów, które by walnęły w Ziemię. Na przykład, nie wiem, we Wrocław. A jakby tak uderzył w rynek taki kamień, to co by było? To już wiesiorynek by nie było, na pewno. I jeszcze jedna myśl taka dłuższa. Jak to może być? Jedni sobie radzą, a inni nie. Jedni zarabiają dużo pieniędzy i stać ich prawie na wszystko, a inni nie mają na kromkę chleba i śpią na wysypiskach. Dzieje się to w takim cywilizowanym kraju jak Polska. Czy ktoś potrafi mi to wytłumaczyć? Ale w innych krajach, gdzie panują inne systemy rządzenia, jest całkiem podobnie. Taka sytuacja jest jednak bardzo zastanawiająca, gdyż mimo iż ludzkie ciało samo w sobie jest bardzo doskonałe, doskonale zorganizowane i wszystko w nim funkcjonuje bez zgrzytu, w określonym czasie układy immunologiczne i inne pozostałe działają niemal idealnie. To życie zewnętrzne człowieka często jest tragiczne, bezsensowne, niezorganizowane, pozbawione harmonii i współpracy z innymi. Pozbawione szczęścia. Jak z doświadczenia wiemy, życie tu nie wygląda tak jak w niebie oryginalnym. System miłości, słowa ojca Pio. Taki powinien być wewnętrzny i zewnętrzny system. Gdyby wreszcie zapanował, wówczas byłoby bardziej sprawiedliwie, a harmonia bytu nie uciekałaby nam przez palce. Zła polityka. Harmonia państwa zależy od polityki, od partii politycznych, które przestaną kiedyś istnieć, bo one są niepotrzebne. Bo jak jest ktoś szefem danej partii, no to już indoktrynacja leci. Nikt nie może nic powiedzieć, tylko szef. A najczęściej szefowie to są, już nie powiem jacy. Nie wszyscy, ale teraz obecnie tak. Więc duchowość to polityka, a polityka to duchowość. Im doskonalsi ludzie i bardziej pokorni są urządów, wtedy państwo funkcjonuje duchowo, harmonijnie, spokojnie. Tak powinno być. To jeszcze z historii Kościoła coś. Kościół też tej duchowości i tej harmonii nie wprowadzał. Jak wam czytam te myśli różne z historii Kościoła, no to widać, też nie działał jak trzeba. Błądził, do dzisiaj błądzi. 1855. Sprzeciw Kościoła wobec Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Kościół głosił, iż wolność to bluźnierstwo. Wolność to odwodzenie innych od prawdziwego Boga. Wolność to mówienie kłamstw w imię Boga. Widzicie? Sami sobie pomyślcie nad tym, co ten Kościół, jakie bzdury opowiadał. Jeszcze nie tak dawno, 1855 rok.
Zacofanie, bo Kościół chciał, żeby ta wolność była dogmatyczna. Tylko to, co Kościół powie, to tam jest wolność. No, takie nieciekawe rzeczy. 1870, tutaj już się postawili ostro. Wprowadzono dogmat o nieomylności papieża. Jedyny człowiek na świecie, który jest nieomylny, to jest papież. Raczej papier to jest nieomylny, a papież to jest omylny. Robi błędy i grzeszy jak każdy inny. Święty Piotr też grzeszył przecież. Był nerwowy, jak mi ojciec Pio mówił, że najpierw coś robi, a potem myśli. Czasem zaskakuje nas. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem